Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, nad którym zastanawia się wiele dziewczyn, które albo zaczynają w branży, albo zastanawiają się, czy do niej przejść i jak to zrobić. Więc porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby zacząć robić makijaż permanentny. Zapraszam do oglądania. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, jeżeli będziesz chciała wykonywać makijaż permanentny, zrób dokładny research szkoleń. Szkoleń jest w tym momencie bardzo dużo, są wybitne szkolenia, ale są też bardzo słabe. Żeby dobrze zacząć, musisz znaleźć osobę, która dobrze Cię tego nauczy, więc zanim zapiszesz się na szkolenie, sprawdź dokładnie portfolio danej osoby, sprawdź staż pracy, jaki ma, sprawdź wygojone prace, dowiedz się więcej, jak wygląda szkolenie, czy ilość modelek, czy ilość teorii jest wystarczająca. Fajnie by było, jakbyś poznała też opinię innych kursantek. To jest bardzo ważne, bo wiem sama, że mając złe podstawy, złe szkolenie pierwsze, można się zniechęcić, a idąc na kolejne, zupełnie inne, lepsze, może się okazać, że to jest właśnie to, co chcesz robić. Także dobre szkolenie to podstawa. Odbyłaś już szkolenie? Super. To jeszcze nie koniec. Jeszcze teraz nie będziesz wykonywała idealnie makijażu permanentnego, bo ważna jest praktyka. I tutaj w makijażu permanentnym mamy bardzo fajną i niedocenianą rzecz, jak ćwiczenia na sztucznych skórkach. Dziewczyny bardzo często nie chcą ćwiczyć na sztucznych skórkach, bo uważają, że to nie jest żywy człowiek. Nie jest. I dobrze, bo tak naprawdę wszystkie błędy jesteśmy sobie w stanie wyeliminować, ćwicząc na skórkach i jesteśmy sobie w stanie się przygotować jak najlepiej do spotkania z pierwszą i dziesiątą klientką. Sztuczne skórki nie wybaczają żadnego błędu. Widać je wszystkie i na sztucznych skórkach można sobie naprawdę bardzo fajnie wyrobić ruch, tak żeby podejście do pierwszych klientek było mniej stresujące. No i idąc dalej, nasze modelki, klientki. Na początku najczęściej wybiera się po prostu modelki, które przychodzą do nas za troszkę niższą kwotę i dzięki temu jesteśmy w stanie zabieg przećwiczyć. Na początku też nie wyceniamy swoich umiejętności na maksimum, bo po prostu te umiejętności takie nie są, więc uważam, że po szkoleniu w pierwszym tygodniu, dwóch bardzo ważne jest to, żeby intensywnie ćwiczyć na skórkach i właśnie przyjąć pierwszą modelkę. Dlaczego nie polecam odwlekać tego w czasie? Ja wiem, że to jest stresujące, ja wiem, że to jest po prostu przerażające na początku, ale miałam sporo kursantek, które przychodziły do mnie na szkolenie Basic, po innym szkoleniu Basic, które też było super, natomiast nie zaczęły ćwiczyć od razu, nie przyjęły klientki, nie pracowały na żywym organizmie, przez co tak naprawdę później już nie miały odwagi do tego podejść. Więc uważam, że przyjęcie pierwszej modelki po szkoleniu w krótkim dość czasie jest bardzo ważne, bo przełamanie się do tego jest tylko w Twojej głowie. Wydaje się, że po szkoleniu pamiętamy wszystko, ale jeżeli mija miesiąc, drugi, trzeci, tak naprawdę okazuje się, że w sumie to nie wiemy, jak ten zabieg wykonać. Więc pierwsza modelka naprawdę musi być zrobiona praktycznie od razu po szkoleniu. Okej, zrobiłyśmy modelki, no to tak. Kolejna kwestia jest taka, że te modelki powinny być też dopasowane do naszego portfolio. I teraz zastanów się, jakie zdjęcia się klikają. Klikają się zdjęcia dziewczyn młodych, z ładnymi brwiami, które dobrze wychodzą na zdjęciach. Czasami nawet praca jest nie do końca technicznie dociągnięta, ale ta nasza modelka, ta klientka, nam to zdjęcie i tą pracę, że tak powiem, dowygląda. Więc ja uważam, że branie sobie na pierwszy raz klientek, które mają trudne brwi, które są cięższymi przypadkami, to jest w ogóle coś na potem. Takich klientek też bardzo często nie wrzuca się w portfolio, bo te zdjęcia po prostu nie są klikalne. To jest jakby brutalne, ale taka jest prawda. Więc też musisz sobie selekcjonować te pierwsze dziewczyny, które będziesz przyjmowała, bo na tym zbudujesz portfolio. I te prace na tle konkurencji, gdzie teraz jest ogrom dziewczyn, które zajmują się makijażem permanentnym, muszą być bardzo estetyczne, bo to jest właściwie już w standardzie. To nie jest nic wybitnego, tylko po prostu w standardzie szukamy, że usługa, która zostanie z nami na dłużej, no będzie wyglądała po prostu dobrze. Zrobiłaś estetyczną pracę, super. Jeszcze estetyczne zdjęcie byłoby idealnym dopełnieniem tego. I co mam na myśli? Przede wszystkim zadbaj o makijaż klientki. Wiadomo, zabieg makijażu permanentnego jest dość brudnym zabiegiem w trakcie, więc zadbaj o to, żeby klientkę podmalować, żeby zaczerwienienie skóry nie było aż tak widoczne. Wymień sobie podkład na czysty, tak żeby zdjęcie było jak najbardziej estetyczne, żeby tam w tle nie było gdzieś tam jakiegoś, nie wiem, brudnego wacika czy pigmentu, który nam po prostu pryska podczas zabiegu. Kolejna kwestia jeszcze, ładnie ułóż włosy klientce, ładnie tą klientkę w ogóle do tego zdjęcia ułóż, bo uważam też, że jeżeli ktoś widzi, że
ona ma same piękne dziewczyny, to jest też kwestia wypracowania tego, jak to zdjęcie dobrze zrobić, żeby ktoś wyszedł korzystnie. Pamiętaj też, że zgoda wizerunkowa, czyli na publikację zdjęć, jest zależna od tego, czy ta klientka wie, że dobrze wyjdzie, więc uważam, że poświęcenie 10 minut więcej na zdjęcie naprawdę przynosi super efekty. Pomyśl sobie też o tym, jak ty szukasz usługodawców w branży beauty, na co zwracasz uwagę. Pierwsze, co robisz, pewnie wpisujesz w Instagram, patrzysz na pracę, więc ten profil musi być estetyczny, te prace muszą być naprawdę na bardzo dobrym poziomie i te zdjęcia muszą być wykonane tak, żeby zachęcały. Kolejną kwestią, która może bardzo pomóc, są polecenia. Jeżeli wykonasz zabieg poprawnie, dobrze, jeżeli klientka będzie się dobrze czuła z makijażem permanentnym, który jej zrobisz, wierz mi, ona na pewno powie to swoim znajomym. Więc ten system poleceń, on działa troszeczkę już później, natomiast im bardziej się tą klientką, tym pierwszymi klientkami zaopiekujesz, tym większa szansa, że one polecą Ciebie później. Polecenie ma też drugą stronę, bo tak naprawdę możesz współpracować z inną osobą z branży beauty, która robi inne usługi, a która będzie Cię polecać w zamian za to, że Ty będziesz polecać ją. Także system poleceń można rozumieć na dwa sposoby, ale to wszystko działa. Zobacz, że najczęściej wybieramy te osoby, które zobaczymy na przykład, że robią ładne prace i jeszcze dwie koleżanki powiedzą: byłam tam, zrobiłam, było super. To tak jakby działa już w ten sposób, że ta klientka po prostu na tą wizytę przychodzi. Po wykonanym zabiegu też nie bój się poprosić klientkę o opinię. Ludzie bardzo rzadko to robią, raczej wystawiają opinię, jak są niezadowoleni, więc poproś, bo to Ci nic nie kosztuje, a to już będzie tworzyło taką dobrą renomę Twojej firmy. Też my, szukając kogoś, sprawdzamy też te opinie, prawda? Więc warto jest naprawdę poprosić klientkę czy na Booksy, czy na Googleach, w zależności od tego, które z tych platform jakby jest dla Ciebie bardziej istotna. Kolejna kwestia, aktywność w social mediach. No to tak, zastanówmy się, czy pójdziesz do dziewczyny, która wrzuca jedno zdjęcie na miesiąc, bardzo słabe, i ma dwie storki miesięcznie, że robi klientki? No nie, bo wie, że u niej się nie dzieje. Ale czy pójdziesz do dziewczyny, która wrzuci 3 dobre prace tygodniowo, która cały czas jest aktywna i pokazuje, że u niej się cały czas coś dzieje? Szukamy takich osób, które są ekspertami w swojej dziedzinie i właśnie ta aktywność w social mediach, nagrywanie rolek, pokazywanie jak praca wygląda od kuchni, opowiadanie o zabiegu, który wykonujemy, pokazywanie różnych etapów tego zabiegu, czyli na przykład rysunek bezpośrednio po pigmentacji, wygojony przed dopigmentowaniem, po dopigmentowaniu, też będzie wzbudzało, może nie od razu, ale zaufanie naszych przyszłych klientek. Fajnym pomysłem jest też robienie akcji dla klientek, tylko akcji mam na myśli promocję, tylko nie mam na myśli tutaj robienia promocji z tytułu tego, że po prostu robisz ten permanentny i jest promocja, tylko bardziej bym szukała okazji. Okazje są cały czas praktycznie. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład, nie wiem, zniżka 10 czy 20% na przykład dzień mamy na święta. Myśl też o voucherach, bo to bardzo często jest fajna opcja prezentowa, o tym się zapomina. Można też robić akcje typu przyjdź ze swoją przyjaciółką, przyjdź ze swoją mamą i zrobić jakąś fajną promocję. Także na początku trzeba troszeczkę niestety się nagiąć, cenę może nie obniżyć, ale zrobić jakąś fajną, atrakcyjną cenę dla Ciebie i dla klientki, tak aby ją do siebie przyciągnąć. Mam nadzieję, że wskazówki, które przekazałam w tym filmie, będą pomocne dla dziewczyn, które chcą zacząć albo które są na początku swojej drogi. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz, łapkę w górę i jeżeli zasubskrybujesz mój kanał.